Okej, w Twoich rękach Tytus, cała fura przewodów. Jak rozumiem, część z nich to są przewody spawalnicze, część z nich to są zwykłe tak przewody. I naszym zadaniem dzisiejszym jest sprawdzić 16, 25, 35 mm kwadrat. Jeden w wersji zwykłej, drugi w wersji spawalniczej. Dokładnie. Mamy tutaj przewód 16 mm kwadrat, spawalniczy, zwykły. Różnią się grubością tych włosków. No te są bardzo cieniuteńkie. Tych jest, bardzo są cienkie, jest ich więcej. Tych jest mniej, ale są bardziej sztywne i grubsze. I teoretycznie spawalniczy powinien mieć lepsze parametry. No nie, no tak mnie przekonywałeś od dawna, że spawalniczy ma lepsze parametry, jeżeli chodzi o spadki napięć i tak dalej. Tak powinno być. Tytus, do sprawdzenia przyniosłeś coś takiego. Powiedz mi, co to dokładnie jest? To jest zasilacz laboratoryjny. Posiada on funkcję stabilizacji prądu i właśnie to są dwa zasilacze tak naprawdę, master slave, połączone równolegle, mogą dać 10 amperów i 10 amperów będziemy przepuszczać przez przewód na jego początku i końcu. Będziemy badać spadek napięcia na początku i końcu przewodu. Znając jego długość, możemy sobie wyznaczyć rezystancję oraz rezystywność, czyli parametr rezystancji na metr. I na tej podstawie, jak rozumiem, określisz, który przewód będzie miał niższy spadek napięcia pomiędzy alternatorem a akumulatorem w samochodzie Wattiego. Dokładnie. Metodą techniczną wyznaczymy po prostu dokładne parametry tych przewodów. Także zaczynajmy. Mamy praskę hydrauliczną, zwykłą, ręczną, markową. Tu mamy zestaw końcówek na przewody 16 zwykły spawalniczy, 25 zwykły, 25 spawalniczy, 35 zwykły spawalniczy i będziemy badać każdy z tych kompletów przewodów jednakowej długości na samochodzie. Okej, okay, czyli jak rozumiem, test jest dwuetapowy. Najpierw testy laboratoryjne, a dopiero później testy w życiu praktyczne. Praktyczne. Na pierwszy ogień idzie 16 mm kwadrat zwykły. Tu mamy takie z klemów zaciski oraz wyprowadzenie, żeby móc się podpiąć pod zasilacz. Jeszcze Wam wytłumaczę na szybko, jak działa taki zasilacz. Włączymy go sobie do prądu i teraz tak. Mamy około 4 V ustawione, nieważne, świecą się te dwie diody. Zasilacz jest w trybie pracy stabilizacji napięcia. My mówimy, ziomuś, trzymaj 4 V, mówi ok, trzymam 4 V, tu jest dioda potwierdzenia. I teraz, jak robimy zwarcie, to on mówi, wow, gościu, nie jestem w stanie trzymać 4 V, napięcie spadło, widać do tam jakichś małych wartości, ja stabilizuję prąd, bo kazałeś mi nie dać więcej niż 10 amperów, bo tak dokładnie kazaliśmy mu, żeby nie dał więcej niż 10 amperów. Teraz zrobię zwarcie amperomierzem i pokażę Wam dokładnie, co się dzieje. Tu jest ta dioda, on mówi, stabilizuje napięcie. Napięcie jest takie, jakie było zadane i jest powiedziane, ustawione, że ma nie dać więcej niż 10 amperów. Robię zwarcie amperomierzem i od razu on informuje nas, że jest w trybie stabilizacji prądu, stabilizuje na poziomie 10 amperów i tymi 10 amperami będziemy traktować nasze przewody, mierzyć na nich spadek napięcia i wyznaczymy sobie parametry tych przewodów. Okej, okay, czyli podłączamy pierwszy przewód. Dokładnie. Uwaga. Zamykamy. Dokręcamy. Napięcie spadło. Zaraz sobie zmierzymy dokładnie na poziomie miliwoltów. Ja mierzę tu przy koszulce izolacji. Mamy ile? 25,5 mV, ja bym tak zaznaczył. Przewody skręcone, żeby zakłócenia możliwie najmniej wpływały na pomiar. 25,49. Przyjmijmy to 25,5, ok? Tak, trzymajmy się do jednego miejsca po przecinku, bo chwilę wcześniej... 5,5. Chwilę wcześniej zmierzyliśmy ten przewód, na izolacji jest dokładnie długości 193,5 cm. Także mamy długość, jaki przewód, spadek napięcia, 10 amperów wiemy, więc później... Bierzemy teraz wersję spawalniczą, tak? Dokładnie. 16 mm kwadrat. Dokładnie. Dobra, Tytus, 16 mm kwadrat, przewód spawalniczy, spadek na 394 cm. Dokładnie. 49,80. Jeszcze raz przytknę, żeby błąd metody. 49,83. Jeszcze raz. 49,81. Dobrze, zapisujemy 49,8. Oczywiście ten drugi przewód jest blisko dwa razy dłuższy, tak? To pewnie tak, ten spadek. Więc błąd metody będzie mniejszy, aczkolwiek zaraz będziemy sobie to wszystko wyliczać, porównywać.
Invictus, ale te wartości nie są jakoś odbiegające. Jeżeli założymy, że ten jest dwa razy dłuższy przewód, no to tutaj byłoby dwa razy mniej, no to nie ma jakichś powalających różnic. Możesz to przeliczyć na właśnie, jeden metr? Właśnie chcę to przeliczyć dla jednego metra i to wychodzi. Także jest to, wiadomo, metoda obarczona błędem, jest to metoda inżynierska, ale zaraz sobie to policzymy. Pierw policzymy rezystancję, czyli rezystancja to się równa nasze napięcie w woltach, w miliwoltach w tym przypadku, przez prąd w amperach. Prąd znamy, czyli to jest 10 amperów i to, co nam wyszło tutaj na górze, czyli na przykład licząc dla pierwszego przewodu, to jest 25,5 miliwolta, czyli jak mamy przez 10, musimy przenieść po prostu przecinek. Dokładnie. Chodzi nam 2,55 miliwolt przez amper, to jest ohm, czyli nam wychodzi 255 miliohma dla naszego pierwszego przewodu. No ale to jest, policzyłeś dla całego przewodu. Dla całego przewodu. I teraz jakbyś to chciał odnieść do jednego metra? No to mamy jego długość. I jeśli sobie to też obliczymy, możemy teraz tak, to... Weź kalkulator, spoko, luz. Moment. 22,55 miliohma przez 1,935 metra. Wychodzi nam 1,13. Zaokrąglimy sobie to tak. Miliohma na metr. Długości. Dokładnie. Czyli to jest parametr przewodzie. Tak, to jest parametr rezystywności. On mówi, ile dany przewód na metrze ma oporu. Czyli teraz wiadomo, znając długość, możemy policzyć sobie, ile gotowy przewód będzie miał oporu. Dobrze, to jest na jeden metr. A powiedz, ile ten spawalniczy wyszedł, bo to mnie niepokoi. To właśnie. Przeliczmy go. Już liczymy. Tu mamy ile. Zapisz jeszcze raz. Jeszcze raz, czy po prostu w pamięci? Nie w pamięci. Pokaż, niech tutaj widzowie widzą, bo może to będą jacyś uczniowie z technikum to albo skądś. To musimy dopisać R16Z zwykły. Z. R16S. R16S to się równa 49,8 miliwolta przez 10 amperów. To nam się równa, momencik. Co ja robię? Jezu. To akurat nie jest proste. 4,98 miliohma. I teraz sobie to bierzemy do wzoru również. Ale już dzielisz przez większą wartość. 3,94. Tak. W metrach. To nam wychodzi widać różnicę, ale ona jest taka dość znikoma. Jako, że różnica nie wychodzi zbyt duża pomiędzy spawalniczym a zwykłym, może błąd wynikać z błędu metody, ponieważ na 4 metrach mamy jakby mniejszy błąd metody niż tutaj. Także teraz bierzemy równej długości 25, je zbadamy i przechodzimy zaraz do wyników. 25 zwykły, wiemy, że mają dokładnie tą samą długość, przez chwileczkę mierzyliśmy, mają 186 cm. Dokładnie. 25 mm kwadrat, zwykły. Iskrzy. Iskrzy, aż miło. Dobrze, znaczy, że płynie prąd. Dobra, niech sobie prąd płynie. Robimy pomiar przy końcówkach izolacji. Dobra, mamy 15,1 pierwszy pomiar. 15,1 miliwolta. Puszczam. Próbujemy znowu. 14,9. Moment, bo coś mi tu... Chociaż nie. To też zależy, jak ja się wetknę. 14, 15 na równo. To średnia z tego byłaby 15. 15,0. 15,0 miliwolta. Z trzech pomiarów. Dobrze. 15,0. No to co? 25 spawalniczy? Powiem Ci, że najbardziej czekam na ten fragment tego testu, bo w końcu będzie takie zero-jedynkowe porównanie. Mamy tą samą długość, jeden zwykły, drugi spawalniczy, już po spadku napięcia dowiem się, czy tak naprawdę przewody spawalnicze to jest fikcja literacka, czy to jest coś, na co warto wydać force. Zbadamy to. Ile? 15,3. 15,36. 15,35. 15,3. Dobra, to teraz mi wytłumacz,
czemu zwykłe przewody mają mniejszy spadek napięcia na tej samej długości niż spawalnicze. Umówiliśmy się do jednego miejsca po przecinku. No, dobra. Potem będziesz liczył wzory. Dobrze, to do ilu? Było do 3 czy do 4? Niech będzie 3, damy mu trochę fory, co? Tak, no. Błąd metody to może wynikać z tego. Dlaczego metody? Mamy tą samą długość, mamy to samo urządzenie. Mimo wszystko jakaś tam tolerancja błędu mamy tutaj. Nie. Dobra, wiem. W porządku. To uznajmy nawet, gdyby to była tolerancja. 3-5% jestem w stanie uznać błąd metody. No to jest bardzo dużo, a wychodzi nam praktycznie bardzo podobny wynik. Wiecie co? Zaraz to zbadamy. Teoretycznie przy takiej ilości włosków, gdyby one miały taką samą geometryczną objętość, czyli pole powierzchni, to z czego to pole powierzchni wynika? Mamy koło, okrąg, to jest jeden włosek, on ma jakąś swoją średnicę, robimy pi razy r kwadrat, czyli połowa tej średnicy, suma wszystkich włosków w przewodzie, wychodzi nam powierzchnia geometryczna danego przewodu. Ja widzę to tak, teraz będę trzeba policzyć wszystkie włoski, ile ma, zmierzyć je suwmiarką i zobaczyć geometryczną pole powierzchni dla jednego, drugiego przewodu i tam według mnie ta różnica może być ukryta. Bo jest jeszcze coś takiego jak norma dla przewodów. Norma mówi, że na przewodzie, jeśli spełnia parametry, można napisać dany przewód typu, że ma 25 lub tam ileś, jeśli jego rezystywność wynosi właśnie tyle. No ale to by była jedna wielka pompa, bo średnica wyrażona w milimetrach kwadratowych okazałaby się, że jest tylko napisem, a nie pokrywałaby się z rzeczywistością, ale zgadzałoby się z normą. Dokładnie, dokładnie. To też często jest zjawisko, które występuje w przewodach takich budowlanych. Może nawet gdzieś tu mam je w skrzynce, tak, że poszukamy, znajdziemy, pokażę, o co chodzi. Ty tu, czy ja dobrze zrozumiałem, ty chcesz liczyć wszystkie włoski? Dokładnie. Dla nauki, w imię nauki. 758, 759, 760. 760 włosków przeliczyłeś? No, tak wychodzi. Po ile są te grube zwiniątka? Te są po setce. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 760, tak? 760? 760. No dobra. Jest szansa, że się mogłeś pomylić? 1, 2. Bo co 5 sprawdzałem, 5 do czyli 10. W przewodzie spawalniczym mamy 760 włosków. Tak. To teraz liczymy zwykły. Ty, no to liczyłeś ponad 3 godziny, to ile będziesz liczył zwykły? Nie, no dwie, no to zwykły policzymy. Tam jest mniej. 195, 196, 197. Tu mamy tak, 50, 50, 50, to jest 150, 60, 70, 80, 90, 5, 6, 7. 197 włosków, grubszych oczywiście, tak? Tak. A czy to powinno się włoski, czy jak to powinno się nazwać? Nie wiem. Druciki, włoski. Mhm. Czyli jak ktoś wie, niech... Zwykły przewód składa się ze 197 drucików, a spawalniczy z 760. No, teraz suwmiareczka. Jedziemy z suwmiarką. Jest. Suwmiarka jest tak wyzerowana, że jak ją zamykam, no to raczej jest zero. Aczkolwiek wiadomo, dokładność pomiarowa jest jaka jest. Teraz sobie wyjmiemy takiego włoska. O, tu jest, będzie pewnie raczej malutka. To powinniśmy mikromierzem zmierzyć. Dokładnie. Czy mikrometrem? Mikrometr to jednostka miary, a mikromierz to urządzenie do pomiaru mikrometrów. Ja tak uważam, możecie pisać w komentarzach. 0,36 milimetra. 0,37 0,37 0,37 Dobra, zapisujemy dla zwykłego. 0,36 0,365 żeby wyeliminować i policzymy średnią z tych wszystkich trzech wyników, nie? No to proste, 3,65. Ciekawe w sumie. Ciekawe. Ale nie, no to mamy górny zakres, dolny ten i wyjdzie nam średnia. No, i średnia tak, sama wyszła. No tak. Znaczy średnia z wyniku. Mhm. Teraz robimy coś takiego. Pi razy r to jest 0,36 podzielone na 2.
Moment. Pi r kwadrat. To wszystko razy 197. To nam wychodzi. No, 2. Teraz 3, 6, 5. Dobra, z tego średnią. 1 wyjdzie średnia. Z mojej logiki powinno wyjść dokładnie środkowo. A ja jestem głupi, więc muszę to policzyć. Słuchajcie. Inżynier. Magister prawa wpisałby środkowe. Zobaczymy, co wymyśli pan inżynier. Pan inżynier jest głupi i musi policzyć na piechotę. No, wyszło inaczej. Tylko ja też zakrąglałem, nie? 20,61. No, można powiedzieć, jakbyś zrobił moją metodą, byś był troszkę pozamiatany, ale przynajmniej wiadomo. Dobra. Czyli zwykły przewód ma, w zależności od błędu metody, która oczywiście ma swój błąd, ma tyle milimetrów kwadrat. Teraz tak, o co chodzi? Prąd płynie po zewnętrzu, on do wnętrza przekroju nie wnika, więc gdybyśmy mieli jeden drut, no to musiałby mieć geometrycznie 25 mm kwadrat, aby mieć rezystywność na takim samym poziomie jak ten przewód. Można to ominąć w taki sposób, żeby dać więcej żyłek, po których po zewnętrzu raczej płynie prąd, środek jest nieużywany i im więcej tych żyłek jest, tym bardziej nam faktyczna geometryczna powierzchnia się zmniejsza przy zachowaniu danej rezystywności. Poczekaj, to tutaj zrobimy, no nad tym. Tu mam 0,16, 0,17, też 0,17, 0,16, także... Czyli tu jest to, co zapisałeś, potwierdziło się przed chwileczką. 0,16, 0,17, tak to sobie policzymy. No i do wzoru. Herr Titus, was ist das? Das ist nicht natürlich. Das ist nur 16. Ja. Nie no, powiem wam, jestem w szoku, nie? Dobra, czyli okazuje się, że przewód spawalniczy nie ma 25 mm kwadrat, a w rzeczywistości ma 16. Dlaczego jest opisywany jako 25 mm kwadrat? Już tłumaczę. On ma 16 mm kwadrat powierzchni geometrycznej. I teraz jest taka właściwość prądu, że on płynie po zewnętrzu. I jak damy więcej, no tak, jak damy jeden gruby 25, to będzie miał te same parametry, co ta 16 zrobiona w taki sposób, że ma 760 małych żyłek. Bo w tej 25, jednej grubej, w środku nie będzie płynął prąd, bo on płynie po zewnętrzu. Więc żeby nie marnować jakby tego powierzchni, dając więcej mniejszych, uzyskujemy to samo na takim przekroju. Czyli to jest ogólnie ściema. My idąc ten przekonujemy... Nie, norma... Ale norma, norma, oczywiście, w porządku, ale no to powinno być napisane, że przewód jest od do, że to nie jest grubość przewodu i tak dalej, albo wyraźnie, że to jest tylko określenie, bo no, ja jako laik wiedziałbym, że w środku mam przekrój 25 mm kwadrat. Bo przewód ten 16 odpowiada 25 w drucie na przykład, jakby był w jednym kawałku. Tytus, to jest jakaś ściema. Jeszcze policzmy to. To teraz tak. R25 zwykły. Tu przesuwamy o 1. 1,5. Czyli mamy 1,5 milioma na tej odległości. Tak? Dobrze mówię? Tak, na 186 cm. Czyli tak. 1,86. 1,5 milioma podzielić na 1,86 metra daje nam coś mniej niż 1. To jest opór właściwy dla przewodu 25 zwykłego, czyli na metrze on ma 0,8 milioma.
W porównaniu do 16 zwykłego, gdzie jest 16 zwykły, tutaj, no różnica jest. No, widoczna. A zrób to samo dla spawalniczego policz, no to w sumie nie ma co kombinować. No, trochę tam będzie, bo tam było tyle, ale... 15,3. Stawiam 0,82. Osiem, dwa, sześć. Kurde, chyba idę w hazard. Okej, czyli tak, wiemy, że ma dużo mniejszą rezystywność na jednym metrze spawalniczy 25 od spawalniczego 16, tutaj gdzie wychodziło nam 1,26. Te były w miarę zbliżone. Czyli faktycznie im grubszy przewód, tak, tym ta rezystywność spada. Grubszy, jeśli większe pole przekroju na jego izolacji napisane. Tak, bo właśnie skąd wynika to, co jest napisane w przewodzie? Z normy, która mówi, że jeśli masz dobrą rezystywność, to nawet na przewodzie 16 można mieć 25, bo spełniasz warunki. I tak, takim sposobem to producenci uzyskują. Jeszcze pytanie, o, jeszcze jest ważna. Stabilność temperaturowa tych przewodów, jak będą się zachowały ich parametry spawalniczego i zwykłego przy wzroście temperatury? To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Tego nie zbadamy teraz niestety. Może ktoś z widzów jest technologiem produkcji przewodów, mógłby nam udzielić informacji. To też chętnie jakby się nas zgłosił. Okej, to w takim razie pierwsza 35 nas czeka. 35 mm kwadrat zwykły, chociaż ja już przestaję wierzyć w słowo 35 mm kwadrat. Zgodnie z normą, powinienem powiedzieć, tak, Tytus? No tak, no bo jeśli ma być nieużywany w drucie, no to można dać mniej. Tytus, to tak samo jest jak z amperogodzinami. Norma mówi, że tam plus minus 10%, co tam konsument, nie? Znaczy, to jest według mnie oszustwo. Tutaj, bo norma mówi o rezystywności, no. Ale z drugiej strony, geometrycznie, im więcej małych włosków, tym więcej powietrza między nimi, one by w końcówkę nie weszły. No to by była szersza guma i tyle. O te końcówki. No. To wtedy końcówki musiałyby być. To końcówki też są orżnięte. Wszystko. Tu jest wał. Proszę cię bardzo, multimetr. Proszę, przełącz go na... Kurde, Tytus, jesteś... Wykrywasz wały w elektrotechnice. Jakie wały? Ile jest? 11,2 mV spadku, ale w przypadku tego przewodu, zanim go dokręciłeś, nie zdążyliśmy go zmierzyć, to zmierzymy go w tej chwili, rozłączając się. 195 cm. Później to mieliśmy było tak, 35 mm kwadrat. Zwykły 11,2 mV. Okay, ostatni przewód, 35 mm kwadrat, w cudzysłowie oczywiście, 35 mm kwadrat, ale spawalniczy, czyli wiemy, że tych żyłek w środku, ile jest tak średnio, tak, tam było 700 coś, tu było 200, to jest co, 3 razy więcej, 4? No prawie 4. Prawie 4 razy więcej żyłek, można w dużym skrócie powiedzieć. Dobra, mierzymy. Dobra, mierzymy spadek napięcia na tym przewodzie. 11,06. To 11,0. Czyli 11,1. Było bliżej. No to 11,1. No to 11,1. To się nie zgadłem. Bo była piątka i szóstka, czyli do góry. Teraz mierzymy jego długość. 195. Lubię to. Ja też. Ile mi przeszkadza akurat. Okej, czyli no, mamy długości to sama i widać, że spawalniczy no tak w granicach to błędu. To może być błędu, dokładnie. Granica błędu. Dobrze, to policz w takim razie dokładniej, o czym my tutaj rozmawiamy, dobrze, jeżeli chodzi o rezystywność. Czyli bardzo niewielka różnica na tych 35 mm kwadratowych, jeżeli chodzi... Nie wiem, powiedział, że jest błąd w pomiarze. No, błędzie, no metody. W sumie powiem ci tak, jeżeli te przewody zagnieciemy i okaże się, że taki sam spadek jest pomiędzy alternatorem a akumulatorem, czy też miejscem tej puszeczki tam u Wadiego w samochodzie, no to okaże się, że według mnie te przewody będą przereklamowane. Spawalnicze. Nie wiemy, jak one się zachowują pod wpływem wysokiej temperatury, aczkolwiek możliwe, że tak jest.
No ale słuchaj, Tytus, no jesteś inżynierem, no te cyfry dość wyraźnie mówią. Gdyby ten przewód był powiedzmy długości kilku kilometrów, to jak rozumiem... Wiecie, co ja bym policzył? Ale musicie dać 1000 lajków, bo mi się tego nie chce robić. Policzyłbym żyłki 35 zwykły spalniczy, jeszcze 16 zwykły spalniczy. Jak będzie 1000 lajków, ja to policzę. I wtedy zobaczymy największą różnicę, bo rezystywność jest ok, ale właśnie jaki przekrój będzie, to mnie ciekawi. Bo przy takim przekroju może być naprawdę duża różnica. Dobra, to teraz co, zabieramy się za zagniatanie tych końcówek i za montaż tego przewodu u Wadiego w samochodzie. I zrobimy pomiary przy znacznie większych prądach obciążenia. Wadim, prezentem od firmy będzie przewód, który wybierasz. Ale rozczarowało Cię to, czy...? Nie rozczarowało, ale zdziwiło. Powiem tak, szczerze zdziwiło mnie to. To jak wyglądają parametry przewodów, już wiecie. Możecie sobie na tej podstawie wyciągnąć już powoli jakieś wnioski. Natomiast jak te przewody spiszą się w samochodzie u Wadiego, zobaczycie już w następnym odcinku. I w tym następnym odcinku dotniemy te przewody na jedną równą długość, na długość 160 cm. Na samym końcu praską, tą nową praską, zagnieciemy właściwe oczka i będziemy wymieniać przewody. 16 zwykła, 16 spawalnicza, 25 zwykła, 25 spawalnicza, 35 zwykła i 35 spawalnicza. Taki eksperyment przeprowadzimy już za kilka dni na kanale Mr. Akumulator. Zobaczycie część drugą do tego filmu. Jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli macie swoje wnioski po tym filmie, zachęcam, piszcie w komentarzach. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę. Jeżeli tematyka naszego kanału Wam odpowiada, subskrybujcie. A jeżeli uważacie, że ten odcinek powinien oglądać ktoś z Waszych znajomych, nie zapomnijcie podzielić się tym odcinkiem, linkujcie. Będziemy Wam za to bardzo serdecznie wdzięczni. Robert Mazurek, pozdrawiam serdecznie ze Szczecina. Cześć! Potrzebne Ci wsparcie, wyniki, diagnostyki, dobór baterii do układu elektryki, testy jakości najlepszej techniki. Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać, przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać. W poszerzaniu świadomości o ich jakości, terminologia długowieczności. No to Mr. Akumulator, twój nawigator, defibrylator. On wyjaśni Ci tą kwestię, jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. No to Mr. Akumulator, twój nawigator, defibrylator. Wyjaśnia mitologiczne brednie i nie pozwoli ziomuś, abyś wybrał błędnie.